Siemaneczko, jestem jako Tem Games, witam was na moim gospodarstwie dzisiaj. Upadamy pod rzepak, terminy gonią, więc lecimy, czy opawki. Pewnie się będzie bezpośrednio po... Znaczy, powiedzmy, poza odcinkiem pewnie. Zrobiony. Cię przypalamy sobie 30, odbieramy sobie 30, od paszowozu. Lecimy. Więc lecimy dalej. Czy taki chyba jak przejechałem do równego, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Właśnie na godzinę na tym głębiej puściłem, żeby to grębę przemieszało. Nawozu nie dawałem pod korzeń, bo pieniędzy nie mam, a nawozy też nie mam, więc no troszeczkę bida. Ale nasionka sobie na ten puchę taka sobie skombinowałem. Nie, przepraszam, na 70 euro skombinowałem nasionek u znajomego. W sensie mu zapłaciłem normalnie za to, za tę nasionkę. Uważam, inaczej, dopiero mu zapłacę tę nasionkę, bo on się musi dowiedzieć teraz ile dokładnie chce. No nie wiem, 3 kilo chyba bodajże na hektar się daje maksymalnie bodajże rzepaku. Ale wiadomo, że farmingu tak tego nie czyta aż tak mocno. Ale wiecie, mam mu oddać. Ten znajomy się niecierpliwi o ten właśnie o te zboże, które wziąłem. No się jeszcze mu nie oddałem. Ja powiedziałem, że jeszcze owiec nie doszedł. No i dobra, spoko. No jeszcze troszeczkę jestem trochę niezmaczony z tym pod tym względem, że jeszcze ten owiec nie jest dojrzały. Jest kuźwa cierpień. Kątrówka praktycznie, można powiedzieć. Ale nie mam kutwa jeszcze owca skoszonego, co w tamtym roku chyba już miałem skoszony, jak się nie mylę, owiec w sierpniu. Tak mi się zdaje, jak sobie pojedziemy. Nie wiem, troszeczkę nie ranie, znaczy z bronami to by tak można było robić, nie z kultywatorem. Ale da się tam tyle, to nie jest tak źle. I tak, myślę, że to też pewnie ostatnie pewnie uprawki pod tym względem w tym sezonie, tym zestawem. Znaczy inaczej, ostatnie uprawki tego sezonu będą tym zestawem. Podejrzewam, że już na pokoledze wleci coś większego. Pod 60, choć my najmniej pod 60, a może coś jeszcze innego. Właśnie. Żeby troszeczkę trochę lepiej to wyglądało. Cieszkę będę chciał wstawić typowo oborową, tak mówię, do paszowozu. Więc tutaj też nie chcę nie katować, żeby mi się nie wykończyła jej bidulka. Bo na razie paszowóz wystarcza na te moje bydlaki, że tak powiem. Na to moje bydło rozwagadzę. Cieszka najpierw pasuje do tej tego obiektu, można powiedzieć. I trochę trochę przyłoszczędzić, ale mówię, dzisiaj muszę przepalić. Sprawdzić, czy ona jeszcze ma troszeczkę wygar, powiem szczerze, mam wygar, to dobry. Pod tym względem. I aby tak było, ja bym też. Ej, przepraszam. Jakoś mi się kurna motka drze dzisiaj. Nie wyspałem się. Ogólnie też drugi odcinek po kolei pod rząd nagrywany. To macie odcinek na czwartek. Czy macie wtorek? Ja mam dzisiaj wtorek, a na czwartek już macie. Nie! Co ja pierdolę? Dobrze mówię? Na piątek chyba już odcinek. Ten jest na piątek już. Szybko jakoś leci. Jeszcze trochę chcę nadgonić. Bo zaraz mi się chyba ta pola zacznie. I chcę mieć nadrobione te odcinki przez ten czas, który właśnie będę uprawiał. Ogarnię sobie w realu. W dniu, którym nagrywałem. No to już troszeczkę pola porobiłem sobie, można powiedzieć. Przepaliłem sobie wolę aktywną. Którą próbowałem na jesieni. Miałem zrobić odcinek, bardziej
rzucić tam zdjęcie, że właśnie robię tym, ale jakoś nie miałem weny. Ja się na tym skupić wolałem, bo to pierwsze takie czym się robiłem. Bo robiłem pod się przysiewałem trawy. Właśnie chcę przysiać trawy. No nie chciałem orać. Więc postanowiłem sobie tylko tą bolą aktywą przyjechać. Powiedzcie, że fajnie wyszło. Ja myślałem. W sobotę będę sobie siał trawę. Bo im powołuję i będę już miał spokój. Pewnie w sobotę jeszcze też będę przycinał troszeczkę żyta dla mojego bydła. Taki kawałeczek mały. Powiem szczerze, że bida z paszą. A żyto i tak będę likwidował. Poniekąd, po części. To co łutnie, to będę miał dla bydła. Więc pewnie w sobotę muszę odpalić kosiarę. Sprawdzić, czy mi jeszcze nie chodzi. Kosiarka, bo tu 7-letnia kosiarka jest. Więc może być problem już pod tym względem, ale nie no, się śmieję. Jakoś jaka pnówka była kupowana 7 lat temu, to nawet nie spełni 7 lat, bo w lipcu dopiero będzie 7 lat, tak ona jest na gospodarstwie. Za mnie kupowana pnówka. Pierwsza inwestycja, nie, druga inwestycja na gospodarstwie. Przepisania gospodarstwa. Albo pierwsza, pewnie to. To będę winkelek tutaj wyrobimy. Tyk. I tak, chyba jeszcze tylko... Nie wiem teraz, rzepaku nie będę robił. Mnie się wyżyta zrobię na kieszonkę. Tutaj. Tak coś czuję, żeby coś tam się działo. Coś jeszcze będę robił? Tutaj? Chyba wątpię. Pewnie będziemy się jeszcze widzieć pewnie już na wrześniu za następny odcinek. Nie w następnym, tylko jeszcze kolejne dwa odcinki. Będziemy się widzieć właśnie na wrześniu. Będziemy oglądali ten owiec. Będziemy kosić. Żeby już po prostu skończyć takie żniwa, pomyć sobie, umyć, ogarnąć trofikiem. Kaczera nie mam, też trzeba nie pomyśleć o tym kaczerze. Mam gospodarstwo, żeby już bardziej komfortowo być. I też chcieliście jakieś zadaszenie zrobić, szczerze mówiąc, na te maszyny, bo troszeczkę już nie będzie tych maszyn trzymać. Szczerze mówiąc, a zdałoby się dziś je trzymać. Pod dachem. Wymyślnie nie każda maszyna mi się tam chowa. Teraz bizon w ogóle zajmuje tyle miejsca, że jest katastrofa. Bo z shredderem właśnie też trzeba nie shredderem właśnie gdzieś schować. Więc faktycznie mogę powiedzieć, bo tego garażiku to baloty stoją przy nim. To zmieszczą się na tym 3, może 6, może 5 maszyn. Nie liczy, mówicie, liczy się w nich schować. Oczywiście bieprasy. I liczę schować wózek od kombajnu. I to, że wszystko będzie. Reszta będzie musiała być druga, pewnie stać na dworzu. Całe sprzęty, no ale może ciągniki są. bo praktycznie jeden, dwa ciągniki. No jeden to praktycznie stoi po boże. Tak można powiedzieć trochę nierealnie. Bo ten obranie jest jakaś tam... ekwitnie duża. Ale jednak stoi. Znaczy jecha. W tym budynku. Na 60 musi być wyrażona, wiadomo, case. Jest ciągnikiem, który właśnie ogarnia mieszanie TMR-ów, czyli pomaga mieszanie TMR-ów, czyli wiadomo, ładuje mi ciano, słomę i kieszonkę. Tak to właśnie mam zbilansowany w moim gospodarstwie, więc zresztą codziennie będzie, jest codziennie używany. Teraz na szczęście mam już paszowóz sporo zdawany, bo paszowóz zdaje rano. Więc mam tutaj plusik taki.
pod tym względem. Jest ogarnięte. Więc teraz mam cały Boży dzień spokój. Bo wiadomo, byki, mam nasianie, więc siano tam wiecie, też jest już porozdawane dawno. A te byki też nie są jakieś duże, bo byki to są bodajże, jak się nie mylę, czteromiesięczne. Czteromiesięczne byczki. Więc tutaj tu się nie ma niczego przyczepić. Fajna cena, fajna cena wszystkiego. Jeśli ktoś chce zobaczyć, czemu tam ceny są, będą ani inne. Zapraszam do poprzedniego odcinka na moim kanale. Patrzę ogólnie na ceny jałówek, na ceny byków, tak dalej, tak dalej. No widzę, że tutaj już mam ceny spadkowe krów, bo 57 miesięcy to jest 3370, to jest ile? 4-letnia krowa. Trochę, tu mnie trochę drażni w tym farmingu, że tak troszeczkę jest to źle obliczane. To jest 57, to jest 57 i to jest inaksza cena, czy mi się zdaje, nie, 3370. Więc tak, no fajnie to jest zrobione, już po prostu już obora już mi się nie mieści, tutaj w oborze nic więcej. Mam tylko 28 sztuk, więc tam często, że mam byków, no raz, trzy byki mam. Trzy byki mam, które też pewnie to są pierwsze byki i ostatnie, które tu mam w tym budynku hodowane, bo nie podostawiam na te, żeby te byki były chowane w tym oborze, ale przez to, że to był początek, zostawiłem te byki, żeby po prostu troszeczkę tych pieniędzy zarobić, tak? Na razie nie sprzedaję. Chcę poczekać, bo maksymalna cena to jest 7 tysięcy, więc patrzę 7 tysięcy, teraz razy 3 sztuki, tam 2 sztuki, to są, to jest już koszt 21 tysięcy, więc super by było. Lekki taki zaszczyn gotówki, tutaj nie wiem jak te będą, jak te wybiją, a są to 4 miesięcy, tak, więc tutaj jeszcze 20 miesięcy jeszcze muszą być chowane, żeby jakiś tam tych jakiś ten pieniądz dorwać, tak. Też myślę, że będę chciał, ja już mówiłem, bo nieraz podejrzewam, że będę chciał postawić drugą właśnie taki obiekt, jaki właśnie mam teraz na byki, ale z innymi bykami, czyli teraz z reformami, nie wiem teraz, które mam, przepraszam bardzo, bo chciałem zobaczyć. Teraz są chyba limuzy, a chyba te czany chyba są, chociaż z tymi czanymi, to są chyba cymentale. Zamkusami. Przepraszam, zamkusami postawić sobie teraz obiekt. I wiecie, żeby tak po prostu tych kiszonek, tego siana, tego wszystkiego, no jednak żeby trochę więcej tego szło w tym moim gospodarstwie. Bo wiecie, no chcę zwiększać, tak? To jest 60. Ja skuźba nie chcę zgadywać. 7 odcinek? Coś w tym stylu. Musimy zobaczyć tego, nie? Chciałem tego padlaczka mojego. Tego padlaczka, gdzie tu mam? Już mam moje. Sześćdziesiąty ósmy bodajże, tak? Środa, czwartek, piątek. Szósty, siódmy, ósmy, tak. 68 odcinek. Tak, na szybko liczę. Więc no trochę jest... Rozwoju troszeczkę tak mało jest pod lutego wszystkiego na 68 odcinków. Ale patrzę, że tak wiem, że już troszeczkę świetlenia spadły, bo to wiadomo, sezon teraz się uża. Ale patrząc obiektywnie, że mi się staje, że
Mam chyba codziennie odcinek, tak, codziennie odcinki mam z tej serii. I praktycznie można powiedzieć, że mam odcinki nieprzerwanie. Od grudnia. Od 1 grudnia. Tak, od 1 grudnia mam nieprzerwanie odcinki. Czyli blisko po roku mam odcinki codziennie. Początek był po 2 miesiące w okresie zimowym. Bo dwa odcinki były. Chociaż gry też były takie, żeby pasowały tak do nagrywania. Teraz takich gier nie mam. Znaczy mam. Tylko że teraz patrząc racjonalnie w lato, no nie jak później, nie będzie każdy siedział w komputerze i będzie to oglądał, tak? Teraz oglądając, będą może nie są lepsi youtuberzy, żeby to oglądać. Przepraszam, oglądać. Ale żeby się spodobało, no codziennie to wstawianie tych filmików, dopóki jest możliwości i tak dalej, no to trzeba kombinować. Tak samo teraz kombinuję jak z komputerem, który zakupiłem. Komputer używany miał być sprawny, komputer jest niesprawny, nie wiem czy mi się udało pograć tego czasu sobie nagrywać, co oglądacie. Do panego czego kupiłem, ale widzę, że no tak, zasilacz działa. Tutaj nie wstaje. Nie wiem czym spowodowane to jest, ale podejrzewam, że to sprawdzę sobie. Przełożę troszeczkę części, można powiedzieć, z mojego komputera aktualnego. Wiem jakiego? Do właśnie tego komputera, tej karty graficznej przede wszystkim. Zobaczyć, czy po prostu to nie jest zmiana karty graficznej, którą zadałem. A może być tak, że nie działa przez to, a może pyta ogólnie ciemnięta. No i trochę bym teraz był niezmaczony tym. Tak faktem. No ale co zrobić, jeśli tak by było, no to nic, co to ciebie nie poradzi. Cyfrowanie zabawy. Czyli to podejrzewam powiedzieć, to pewnie w niedzielę, pewnie sobota, niedziela. Takie ekscesy będą. Bo czasu. W tygodniu teraz nie ma czasu, jeszcze teraz też problemy zdrowotne. A to tam większa ogólniczość. Więc miał być komputer ładny, miał być komputer sprawny. Potem tylko tak, sprawdziłem zasilacz. Osiem miał sprawny, sprawny. Miał jak sprawny, to zajebiście to, nie? Tam parę groszy kupiony. Mam lepszy, przyjdę, zobaczę. Taką budowa, pękana, wszystko. Nie mówię, że właściciel, wina właściciela. Ono było zapakowane tak, jak było. Ale wiadomo, że kuchnierzy są delikatnie mówiąc nieustrożni pod tym względem. Nie patrzą się, co mają na paczce. Co mogą mieć w paczce, mimo że jest napisane. Uwaga, materiał delikatny, czy jakoś tak. Tam szkło. No i tak, no. Są takie problemy, że kuźwa, czy jak chciałby napisać do właściciela poprzedniego tego komputera. To sensu nie ma, bo to nie jest jego wina. No. Komputer jest dobrze zapakowany, tylko kartony, które były. Był jeden karton, drugi karton, był stretch, gąbki, to wszystko. Ale widać, że pobawili się w piłkę. Nożną pograli sobie. Tą jednostką, więc troszeczkę mi dzień spierdolili, krótko mówiąc. Bo już liczyłem, że dzisiaj będzie nagrywany ten na tym komputerze właśnie nowym. Znaczy na mnie nowym, bo na komputerze ramię nowym. Bo fajna podstawka, fajny procesor. Może nie dużo wydajniejszy pod względem nagrywania, bo podejrzewam, że i tak będzie lepszy pod tym względem, ale ten już mi się dławi. Bawi mi się 100% podużycia procesora, mam i wszystkiego. To trochę jest już męczące. Więc chciałem sobie troszeczkę życie po taniości ułatwić. Ale widzę, że nieraz nie warto bawić się w takie rzeczy. Bo wiecie, nowy komputer jak kupicie, no wiadomo, to są koszta. Ale wiecie, zobaczcie. A to jak na trzeba nie pobawić się z tym jeszcze. A to nic. Mamy czas.
Póki ten komputer chodzi, ten teraz aktualny, stary, tak powiedzmy, na Intelu. Bo ten oczywiście jest już na Ryzenie kupiony. Więc chciałem sobie jeden na 20, ale widzę, że zbyt pochopnie kupiłem. Ale życie. A życie, proszę Państwa, życie. Dobra, nie przedłużam. Mam dnia. Więc jeśli odcinek mi się spodobał, to ciepły komentarz. I dzięki za oglądanie i trzymajcie się z następnego odcinka. Na razie. Cześć.